Kiedy myślimy o domu, rzadko kiedy na myśl przychodzi nam planeta. Wszyscy korzystamy z jej zasobów i dlatego dobrze by było o nią zadbać. Ta chatka to ciasne miejsce, w której każda nasza decyzja wywiera wpływ na to, w jakim stanie jest nasze środowisko. Jak zatem sprawić, aby żyło nam się dobrze i ziemia nie miała z nami pod górkę? Zasadź drzewo i poczuj w sobie zew ogrodnika. Kompostuj i segreguj, a dla ziemi staniesz się bohaterem. Kupuj paluszki do ładowania, zamiast używać kilkudziesięciu opakowań. Miej dwie, które doładują się setki razy. Wyciągnij nieużywaną wtyczkę i wyłącz światło, kiedy wychodzisz z domu. Wiesz o tym, że kilka pokaźnych elektrowni na świecie stoi tylko po to, aby zasilać niepodpięte do niczego kable sterczące z gniazdek. Zakręć kran podczas golenia i mycia zębów. Wybierz prysznic zamiast wanny, a zmywarkę i pralkę na pełni i na maksa. Zamiast kupować kolejną plastikową siatę, zrób własną torbę na owoce i warzywa. I pamiętaj, 3 jabłkom i 5 bananom naprawdę nie potrzeba kolejnej siatki. Używaj obydwu stron kartki. Możesz zrobić z niej listę zakupów albo powtórzyć wzory matematyczne. Korzystaj z biletów w formie elektronicznej. Zapłacisz mniej, a przy okazji ochronisz drzewa. Nie wyrzucaj starych ubrań. Tekstylia także można poddać recyklingowi. Miej wpływ na miejsce, w którym żyjemy. Ty też możesz dbać o naszą chatkę. To przecież takie proste i nic się nie kosztuje. Każdego dnia razem dbajmy o nasze środowisko.